Świetnie też to obronił, tak, to może. Z tej sytuacji, bo Moder wtedy ta piłka mu naprawdę... Idealnie siadła. Tak, siadła, już powiem szczerze, tak oglądałem. Teraz duży błąd obrony Legii, jest szansa przed Gracjanem Jarochem. Gracjan Jaroch i w 17 minucie meczu obejmuje prowadzenie Pogoń Szczecin, ale to chyba jednak muszę tutaj zrewidować to, co powiedziałem, bo nie Gracjan Jaroch, a Michał Walski? Tak, dziewiątka odwrócona do góry nogami, Michał Walski przejął tą futbolówkę. Też myślałem w pierwszej chwili, że Jaroch, bo ty bardziej, że identyczną bramkę, można powiedzieć, Pogoń Szczecin. Z Jagiellonią w Białymstoku, ale Michał Walski tutaj z dużym spokojem, no widać, że to jest, tak jak mówiliśmy, to ekstraklasowe doświadczenie przełożyło się w tej sytuacji i Pogoń prowadzi, no fatalnie za mocno. No, albo minimalnie za mocno, albo spóźniony był Aleksander Waniak, no ale nie zgrało się to w tej akcji. Tymczasem Gracjan Jaroch, znakomita szansa przed Pogonią i mamy drugą bramkę w tym spotkaniu, ależ teraz znakomicie to zrobił napastnik Portowców. Najpierw dziubnął sobie tę piłkę, wyprzedzając obrońcę, a później jak profesor wykończył tę akcję. Tak, no świetnie zachował się Jaroch, tak jak typowy napastnik, wykorzystał taką bierną postawę tutaj w tej sytuacji Bartka Skowrona, dziubnął przed niego tą piłkę i później zachował się, no mówię, tak jak prawdziwy napastnik.